Witam serdecznie, moim gościem Dawid Dylon, Green Powerness. Dzień dobry. Dawid, pokazujecie ci dwa oblicza kiepskiej gry na początku, 3-0 w plecy, ale nagle wychodzicie, no może nie tak nagle, ale po krótkim czasie, na 4-3. Także wytłumacz mi, skąd te przeskoki formy. No, ciężko o tym powiedzieć, ponieważ uważam, że nie zagraliśmy dzisiaj źle, aczkolwiek dopuściliśmy przeciwników do 3 strzałów i wykorzystali to na 3 bramki. Ale to też pokazuje siłę charakteru naszego zespołu, że umiemy się podnieść. Co możesz powiedzieć o grze rywali? Czy zaskoczyli dzisiaj czymś szczególnym? No nie, no dobrze się przesuwali w obronie, przez co ciężko nam było stworzyć dobrą sytuację. I myślałem, że będzie to łatwiejszy mecz, więc gratulacje dla przeciwnika za dobry mecz. Oglądając ten mecz i was, i wcześniejsze spotkania, tak mi się nachodzi do głowy, że próbujecie grać tiki-taką, bardzo dużo podań, a mało efektu z przodu, przynajmniej w trzech ostatnich spotkaniach. No cóż, no, lubimy taką grę. Uważam, że mamy takich zawodników do takiej gry, więc próbujemy. A efekt jest na razie taki sobie, tak bym to powiedział. No właśnie, skąd ta obniżka formy, bo jak zaczęliście bardzo dobrze, także teraz troszkę dołujecie. Co prawda dzisiaj macie punkcik, no ale to chyba też nie jest wasz, że tak powiem, szczyt marzeń. No nic, no trafiliśmy teraz na trzy dobre zespoły i no nic, będziemy szukać w kolejnych meczach kolejnych punktów i wyciągniemy wnioski z tych trzech meczów, w których zdobyliśmy tylko jeden punkt. Mamy za sobą 6. kolejkę. Poprzez obraz tych 6 kolejek, co możesz powiedzieć o drużynie Green Power NS, na co ich stać i czy to miejsce jest adekwatne do tego poziomu, co aktualnie prezentuje się? Do tego poziomu, który teraz prezentujemy, myślę, że jest adekwatne, aczkolwiek uważam, że z każdym meczem będziemy zdobywać 3 punkty i będziemy awansować na wyższe po prostu pozycje, które nas interesują od początku tego sezonu. Ostatnie pytanie kieruję do ciebie. Dzisiaj naprawdę bardzo dobre spotkanie, 2 asysty, gol, jeżeli dobrze pamiętam. Podoba mi się dzisiaj to u ciebie, że bardzo dużo gonisz lewa, prawa, angażujesz się i przede wszystkim dzisiaj chyba zająłeś się konstruowaniem tych sytuacji bramkowych. No tak, no, po to jest każdy zawodnik, żeby pomagać i daje z siebie 100%, jak tylko wychodzę na boisko. Dziękuję za wyjazd. Dziękuję bardzo.